Dolnośląski Park Innowacji i Nauki zyskuje na znaczeniu. Oficjalnie otwarto w nim Dolnośląskie Centrum Druku 3D. To pierwsze takie miejsce na terenie regionu. Jest to miejsce inkubowania firm, młodych firm, małych firm, jeżeli chodzi o druk 3D, niezwykle innowacyjnych firm. Jestem głęboko przekonany, że właśnie ci, którzy mają pomysły, a nie mają na tyle pieniędzy, na tyle środków finansowych na to, żeby zrealizować te pomysły właśnie na urządzeniach, które są w wyposażeniu tego projektu, te pomysły będą mogli realizować. Celem projektu jest umożliwienie uruchamiania działalności gospodarczej małym firmom w oparciu o doradztwo specjalistyczne. Chciałbym, żeby przedsiębiorca przyszedł tu ze swoim pendrive'em i zweryfikował na własnej skórze plusy, ale przede wszystkim minusy technologii, no, żeby podjął świadomą decyzję, czy to rzeczywiście jest dla mojej firmy, dla mojego przedsiębiorstwa. Centrum Druku 3D skierowane będzie do dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność i nie mają jeszcze własnych obiektów produkcyjnych, magazynowych czy usługowych. To znakomity, innowacyjny projekt, który zostaje dziś oddany do użytku. Centrum Druku 3D będzie też świetnym uzupełnieniem innego centrum szkoleniowego wirtualnej rzeczywistości, które jeszcze w tym roku oddamy do użytku w Wałbrzychu. Mam nadzieję, że zarówno sektor MŚP, ale jest to centrum druku 3D dedykowane także dla uczniów, że będzie spełniało także właśnie ten walor edukacyjny, że tutaj będą wykuwała się wiedza, doświadczenie. Centrum druku 3D może współpracować m.in. z muzeami czy branżą motoryzacyjną. Staramy się pokazać, że eksponat może być dostępny dla każdego w każdej przestrzeni jakby i położeniu geograficznym. Tak? Jest to też m.in. bardzo pomocne dla osób, które mają niepełnosprawność na przykład wzroku. Nie są w stanie czegoś zobaczyć, ale są w stanie to dotknąć i sobie to wyobrazić. I to jest jedno z głównych zastosowań, jeżeli chodzi o część muzealną. Innym elementem na przykład jest przemysł motoryzacyjny, gdzie dla samochodów, które już nie mają części zamiennych, bo mają swój wiek i są zabytkowymi, jedna z firm motoryzacyjnych, duża firma, wyszła naprzeciw oczekiwaniom klientów i udostępniła katalog tych części w formacie 3D i dzięki temu mogą sobie pobrać za symboliczną opłatę taki katalog i wydrukować tą część w drukarce 3D nawet w domu. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.